Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie Jelenia Kultura. Beata Peda, zapraszam. Aktualnie jesteśmy w Biurze Informacji Turystycznej, które znajduje się w samym centrum Jeleniej Góry. To właśnie tutaj możecie skorzystać z ulotek, z map, zaplanować swoją wycieczkę albo dowiedzieć się czegoś o Dolnym Śląsku. Ze względu na to, że pogoda jest coraz lepsza, możecie Państwo skorzystać m.in. z infoboxa, dzięki któremu zaplanujecie swoją podróż po Dolnym Śląsku. Klikamy m.in. na dolnośląskie szlaki kulturowe i patrzymy, co możemy zwiedzić. Gdzie można trafić na wiekowych siedmiu braci? Dlaczego księżna Orańska, aby doglądać swoich dóbr, musiała codziennie przekraczać granicę? Jak smakuje potencjałka? Gdzie spoczęła ostatnia piastówna? To niektóre pytania, na które możecie znaleźć odpowiedź. Między innymi właśnie w infoboksie. Łukasz Duda to jeleniogórski reżyser, który w swoim spektaklu WF Kabaret Miejski postanowił zająć się problemami młodych ludzi. Zobaczmy, co z tego wyszło. When you're lonely in the night, I'll be to hold you tight. WF Kabaret Miejski to spektakl, który jest inspirowany taką, można powiedzieć, komedią wariaci, która w oryginale jest faktycznie lekka, przyjemna, taka do popatrzenia i do posłuchania. Natomiast to, co ze Start Workshop spróbowaliśmy zrobić, to jakby zupełnie przewrócić konwencję tego dramatu i zbudować jakby zupełnie nową myśl. Przede wszystkim taką myśl, o której bardzo często młodzi ludzie mówią, czyli jakby pewnej stagnacji, pewnego takiego odrzucenia, można powiedzieć, konwencji jeleniogórskiej, stąd też kabaret miejski. Czy poza dzisiejszym spektaklem zobaczymy tą sztukę jeszcze raz? Tak, na pewno zobaczymy ją jeszcze raz, ze względu na to, że na pewno będziemy grali jeszcze w kwietniu. Na pewno ten spektakl będzie pokazywany w Ofnurcie podczas festiwalu Pestka, który planujemy na koniec maja. I myślę, że w czerwcu również na zakończenie sezonu będziemy ten spektakl pokazywać. Masz już kolejne plany dotyczące nowego tytułu, który się pojawi? Plany owszem są. Rozpoczęliśmy pracę nad nowym spektaklem z teatrem odnalezionym. Natomiast co to będzie i kiedy, trudno na razie powiedzieć. Jakby w tej chwili zaczynamy pracę i konstrukcję jakby samego spektaklu. Nie chcę zbyt wiele zdradzać, bo wtedy nie ma tej magii zaskoczenia, więc na razie tyle. Zaproś wszystkich niezdecydowanych, żeby przyszli i zobaczyli WF Kabaret Miejski. Ja wszystkich niezdecydowanych bardzo serdecznie zapraszam na to przedsięwzięcie i zapraszam do tego, żeby zauczestniczyć w kabarecie miejskim, bo ten kabaret tworzycie również wy. Pewnego razu w jakiś niewytłumaczalny dla mnie sposób Edgar uratował moje życie. Zasnęłam z ręką w nocniku i z papierosem w ustach i nagle wszystko zaczęło się palić. I on wtedy nachylił się do mnie i krzyknął: Szajba! Szajba pali się! No tak było. To było doprawdy ekstremalne. Z tego, co zdążyłam zauważyć, lewatywa nie jest zbyt ekstremalna. Czapeczko, ty moja, a nie chcesz być czasem uwiedziona przez damę? No, nawiedzona chyba. W ostatnim tygodniu w Czekoladziarni odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Fascynacje i pasje seniorów. Tym razem odbyło się pod hasłem Moda z sercem. Gościmy panią Anię Stebelską, która jest członkiem naszego związku od kilku lat. Celem naszym jest właśnie promowanie seniorów nietuzinkowych, tych, którzy właśnie mają swoje pasje i fascynacje. Bardzo ciekawa pasja dzisiaj. Tak, szalenie ciekawa. Moda zawsze nam towarzyszy, towarzyszyła i będzie towarzyszyć. Zmienia się w zależności od tego, jak my się zmieniamy. Czasami jest narzucana przez różne społeczeństwa i grupy społeczne. Ale właśnie takie osoby, które realizują się samodzielnie, które tworzą sercem, zawsze będą i właśnie one, mam nadzieję, będą nadawały ton i dodawały takiego smaczku temu, co jest na co dzień nam bardzo potrzebne, czyli ubiorowi. Dzisiaj chciałam dla znajomych, dla bliskich pokazać moje prace, którymi się zajmowałam. Przygotowałam parę swoich prac, którymi się zajmowałam, jak już miałam więcej wolnego czasu. Rodzina się pomniejszyła i trzeba było sobie znaleźć jakieś zajęcie.
O Dniu Teatru w Teatrze Naszym w Michałowicach twórcy mówią: ten spektakl jest jak tort weselny. Ogień w nutach, zobaczmy. W Dzień Teatru zaplanowaliśmy jedną z premier, może nawet oficjalną premierę przedstawienia, koncertu, programu muzycznego. Trudno to nazwać i zaszeregować. Ciągle czasu na nic nie ma, życie to jest wielka ściema. Kto zaprzeczy temu zdaniu i tu? To jest dla mnie ważny temat. Życia rytm to jest dylemat. To jest praca bez wciskania kitu. O tytuł kłóciliśmy się, gdyż tytuły w tym teatrze wymyślam ja. Tym razem wymyślił je mąż, więc mój podtytuł brzmi: Koncert na śmierć i życie. Prężąc biodra i piersi bezpylnie, błyskiem ognia nad ziemną rozwinie. I upałem rozkosznej wierzchowy, świecę pomu czerwony krwi. A śmiernica ogromna kochanka, tajemnicą moje do ranka. Coraz padnie w te straszne oplotki, tym się żąda zawsze. Cały świat to matematyka, kosmos, a jak ktoś już odkrył, w kosmosie rządzą nuty. To jest też matematyka, ale to przede wszystkim są olbrzymie emocje. Wszystko, co nas otacza i co nas dotyka, co jednocześnie powoduje tym, kim jesteśmy, to naprawdę muzyka. Otoczenie znakomitych muzyków pozwoli nam chociaż dotknąć tego, co można nazwać, nie wiem, absolutem. Janusz Nykiel na skrzypcach, Wiesiek Przątka na akordeonie i bandoneonie, Kuba Olejnik na kontrabasie, Zbyszek Lewandek-Lewandowski na perkusji, Jacek Szerniawa na gitarach i klarnecie. Śpiewać również będzie nasza skromna obecność. Czyli Jadwiga i Tadeusz Gutowie. Zapraszamy do Teatru Naszego na Ogień w nutach. Znakomity koncert teatralny albo spektakl muzyczny. W Teatrze Norwida rozpoczęły się także próby do spektaklu Alicja w Krainie Dziwów. Zależałoby nam na tym, żeby to był spektakl familijny, czyli dla całych rodzin. Każdy z nas dobrze się bawi przez półtorej godziny i odkrywa świat Alicji. Bo przecież o to chodzi, żeby teatr był, mienił się przeróżnymi kolorami i też interesował nas nie tylko ze strony takiej czysto dramaturgicznej, żeby te opowieści dla dzieci były też opowieściami dla dorosłych i wymiennie te opowieści dla dorosłych były też opowieściami dla dzieci, bo jesteśmy właściwie cały czas i dorosłymi i dziećmi w środku. Tutaj jest parę świetnych ról, mimo że to jest przedstawienie dla dzieci, no to są pełnokrwiści bohaterowie. Sceny też takie, powiedziałbym, że kilkuobsadowe, takie, no już takie typowo dramatyczne, więc na pewno będzie to jakieś tam widowisko, ale jakie będzie, no to dopiero jakby czas pokaże. To jest książka, która pozostawia tyle pola do własnej wyobraźni i czytelnikowi, i właśnie autorowi, powiedzmy, że interpretacji takiej swobodnej. Alicja ona się zmienia, no to jest ważne, żeby postać gdzieś tam przechodziła jakąś przemianę. Ona na początku jest bardzo ułożona i właściwie można się zastanawiać, dlaczego weszła do tej króliczej norki, bo jest bardzo grzeczną dziewczynką i nie powinna robić takich rzeczy, ale gdzieś tam się dała ponieść impulsowi i później w środku, w tym świecie, odkrywa w sobie taką inną Alicję, taką trochę bardziej szaloną, może gdzieś próbuje zatrzymać to dzieciństwo, z którego widzimy, że powolutku wychodzi. Także jest rozdarta właśnie między tą radością dzieciństwa i szaleństwem takim, a tym, żeby być poukładana jak na przykład rodzice. 7 kwietnia w Osiedlowym Domu Kultury przy ulicy Komedy Trzcińskiego odbędą się warsztaty ceramiczne dla dzieci pod hasłem Baranek Wielkanocny. 9 kwietnia w Jeleniej Górze, a właściwie w Jeleniogórskim Centrum Kultury pojawią się wyjątkowi goście, kabaret pod Wyrwi Groszem. Bilety w cenie 45 zł. Po raz kolejny w przyszłą niedzielę dzieci będą mogły skorzystać z warsztatów edukacji twórczej Teatrzyki, które odbywają się w Teatrze Norwida. Kto ma ochotę wybrać się autostopem w czasy PRL-u, może wziąć udział w koncercie, który jest organizowany już w tę niedzielę w Galerii Izajerskiej w Kromnowie o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy, pełen uroku i ciepła recital Elżbiety Adamiak.
Artystka od wielu lat zajmuje już czołowe miejsce w Polsce w gatunku piosenki autorskiej. Na koncercie promującym najnowszą płytę Zbieram siebie usłyszymy jej autorskie opracowania, ale nie zabraknie też znanych i lubianych przebojów jak Jesienna zaduma czy Trwaj chwilo trwaj. Sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury Muflon, 12 kwietnia, sobota, godzina 19, wstęp 30 zł. Z jednej jesiennej strony. My wracamy do szlaków kulturowych w okolicach Jeleniej Góry, z których możecie Państwo skorzystać. Przypominam jeszcze raz, w infoboksie znajdziemy różne rodzaje szlaków, m.in. szlak Zamków Piastowskich. Tutaj mamy takie informacje jak długość całkowita szlaku, jego przebieg, poszczególne odcinki, to co możemy zwiedzić po drodze, a także informacje o przybyciu szlaku rowerem. Tutaj oprócz charakterystyki szlaku możemy także poznać tło historyczne, opis głównych obiektów na szlaku, opis atrakcji towarzyszących, walory przyrodnicze i wiele, wiele innych informacji. Jeżeli chcemy zabukować sobie nocleg, mamy oczywiście bazę noclegową proponowaną przez ludzi, którzy wymyślili szlak i którzy zachęcają nas do jego obejrzenia. Jeżeli chodzi o to, co chcecie robić na przyszłe weekendy, być może na weekend majowy, być może na święta wielkanocne, zachęcam do przybycia chociaż jednego z tych kulturowych szlaków Dolnego Śląska. Dziękuję bardzo za ten program i zapraszam w kolejnym tygodniu. Pozdrawiam.